Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samart, Zdrowia, Uroda i Fitoterapię. Dziś porozmawiamy o czarnej rzepie, warzywo, które zawiera ogromną ilość pierwiastków, takich jak magnez, wapń, Cynk, związki siarki, bardzo dużo witamin, na przykład witaminy z grupy B, witamina C, witamina A. Jest to prawdziwy zastrzyk takich witaminowo-mineralnych składników, kiedy dostarczamy to w codziennej diecie w postaci surówek ale możemy też przyrządzić pewien specyfik, który nam pomoże wzmocnić organizm i zregenerować wiele wielodoligliwości. Ogólnie rzepa ma bardzo dużo takich wskazań i bardzo dużo zaleceń w medycynie naturalnej, ale my się skupimy dziś tylko i wyłącznie na układzie kostno mięśniowym, bardziej nawet na kosnostawowym. Porozmawiamy o tym, jak może nam pomóc, bo podam Wam dwa takie przypisy na właśnie zmiany zwyrodnieniowe, na dnę na osteoporozę. Jeżeli chodzi o przepisy, to jeden to będzie przepis do wewnątrz, jak możemy stosować rzepę, i drugi to jest zewnętrznie, taka. Wcierka, która będzie uzupełnieniem całej kuracji wzmacniającej stawy. Powinniśmy z Państwem pokochać to warzywo, bo magnez i wapny, które są w nim zawarte, pomagają nam utrzymać równowagę kwasowo-zasadową, a to znaczy, odkwaszają nasz organizm i zapobiegają temu, by wapń nam uciekał z kości. Dlatego dbają o to, żeby nie było o osteoporozy. Jest to wspaniała profilaktyka. Natomiast ogólnie wiadomo, że związki siarki i cynk mają działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Dodatkowo siarka jest bardzo mocno oczyszczająca, a jeżeli chodzi o cynk, no niesamowicie wpływa na odporność. Dlatego jest to no, takie warzywo, o wpływie wielofunkcyjnym, o działaniu wielofunkcyjnym na nasz organizm. I dla naszego zdrowia, dla zdrowia kości, przede wszystkim wykorzystamy sok. Tam będzie największa koncentracja tych składników i on będzie nam potrzebny zarówno do wewnątrz, jak i zewnętrznie. Sok z rzepy pomaga usunąć nadmiar soli, które się gromadzą w organizmie. To dlatego na dnę moczanową, na haluksę, na ostrogi jak najbardziej jest polecany. A dodatkowo pomaga rozpuszczyć te złogi, które są w drogach moczowych, w pęcherzu moczowym, w nerkach, które się gromadzą. Nawet bardzo dobrze wspomaga nam elastyczność naczyń krwionośnych. Natomiast, żeby sok wycisnąć, to trzeba rzepę bardzo dokładnie umyć pod wodą bieżącą i nawet ją wyszorować, żeby usunąć całe zanieczyszczenie brud i ziemię, a bardzo dobrze, jeżeli jeszcze dodatkowo zdezynfikujemy, bo będziemy używać, jakby wyciskać ten sok z całego warzywa, nie obierając go ze skórki. Jak możemy zdezynfikować? Pierwszy sposób to jest ozonowanie. Bardzo prosty. Po prostu wkładamy do pojemnika z wodą, podłączamy ozonator, zostawiamy na 5-10 minut. Najlepiej przy uchylonym oknie lub pod okapem. Ale takie wszystkie zasady ozonowania warzyw, owoców, innych produktów to ja już omawiałam w innym filmiku. Także sięgnijcie. Tu jest dla Was informacja u góry i w opisie pod tym wideo też zostawię link. Natomiast inny sposób, jeżeli ktoś nie ma ozonatora no to może jak najbardziej wykorzystać na manganian potasu. Robimy lekko różowy roztwór nadmanganianu, w misce zanurzamy nasze warzywa, zostawiamy na 10-15 minut, później trzeba też tylko przypłukać i możemy spożywać. Pokroimy naszą rzepę, włożymy do wyciskarki i wyciśniemy sok. To jest jeden sposób. Wyciskarka wolnoobrotowa niesamowicie się tu sprawdza. Jeżeli ktoś nie ma wyciskarki, oczywiście można to też zrobić ręcznie. To wtedy na drobnych oczkach ścieramy naszą rzepę i wyciskamy ręcznie ten sok. Z jednego kilograma nam wyjdzie około 300 ml soku. Jak taki sok trzeba spożywać? Poleca się spożywać po 30 ml. Dwa razy dziennie. Absolutnie obojętnie. Przed posiłkiem, po posiłku, po prostu o dowolnej porze dwa razy dziennie. Nie poleca się przekraczać tej dawki. Dlaczego? Nie zważając na to, że tak niesamowicie wpływa oczyszczająco na nasz organizm. To właśnie. Ze względu na to oczyszczanie, to bardzo mocne działanie też na wątrobę, musimy pamiętać, że sok z rzepy bardzo pozytywnie wpływa na oczyszczanie, na detoks wątroby, ale działa też żółczo-twórczo i żółczo-pędnie. Pamiętacie, mówiliśmy z Wami już nie jeden raz, jest kilka filmików, cała seria na temat wątroby, pęcherzyka żółciowego, zastoju żółci. To jest bardzo ważne, by dbać, by nie było tego zastoju. Ale czasami jest tak, że ktoś ma bardzo gęste złogi albo już ma kamyczki gdzieś w pęcherzyku żółciowym lub w drogach żółciowych. Nawet sobie sprawę z tego nie zdaje, że tam kamienie już się zaczęły tworzyć. I w, w momencie, kiedy stosujemy taki sok, który ma to działanie żółciopędne, będzie nam pęcherzyk żółciowy oczyszczał, z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony mogą się pojawić bóle. Jeżeli się pojawiają bóle, ciężkość w okolice wątroby, to znaczy, że gdzieś tam rusza jakieś złogie. Co wtedy trzeba zrobić? Oczywiście, jeżeli ból jest bardzo mocny, to odstawić na chwilę i wtedy obniżamy dawkę. Stosujemy nie po 30 ml, a po jednej łyżce. Stopniowo y, możemy to zwiększyć. Jedna łyżka, później dwie łyżki, później znowu te 30 ml na raz, dwa razy dziennie bo będzie nasz pęcherzyk stopniowo się oczyszczał i drogi żółciowe, i później już tego bólu nie będzie. Natomiast na początku, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo czasami ktoś ma za duży kamień i jak ten kamień zaczyna się ruszać, żeby gdzieś tam nie utknął, no to o, tu trzeba po prostu być ostrożnym. Ja uważam, że każda kuracja no, powinna być przeprowadzona w taki sposób, żeby nam pomogła, na pewno nam nie zaszkodziła, dlatego bądźcie m, czujni, bądźcie uważni w stosunku do własnego organizmu. Natomiast takie oczyszczanie dodatkowo, oprócz tego, że stawy oczyścimy, nerki oczyścimy, bo nam złogi rozpuści, to jeszcze usprawni nam funkcję wątroby i pęcherzyka, poprawi w ten sposób cały proces trawienia, pracę jelit i tak dalej. No to dlatego też ta rzepa tak wspaniale wpływa na cały nasz organizm. Natomiast cała kuracja, te dwa razy po 30 ml, no to ją trzeba kontynuować dość długo, bo te 300 ml, które nam z kilograma rzepy wyjdzie, starcza nam na około 5 dni. A postosować taką kurację trzeba około 45 dni, żeby rzeczywiście uzyskać odpowiedni rezultat. Ale wystarczy tak naprawdę jeden raz w roku taką kurację oczyszczającą przyprowadzić. Natomiast to nie wszystko. To co stosujemy do wewnątrz to jest jedna rzecz. Tu może jeszcze taka jedna wskazówka. Jak zawsze, kiedy coś się dzieje z wątrobą, kiedy odczuwamy, że idzie proces oczyszczania, no, fajnie jest, jeżeli weźmiemy termofor ciepły i po prostu na prawej Bok, położymy się na obszar wątroby, położymy termofor, spowodujemy, żeby się po prostu rozluźniły drogi żółciowe, żeby łatwiej nam schodziła ta żółć. Natomiast to możemy zastosować zewnętrznie jako też takie jeszcze dodatkowe wspomaganie na nasze stawy? Możemy z soku też zrobić wcierkę. Będzie nam potrzebne pół szklanki soku, jedna łyżeczka soli, którą trzeba rozpuścić w tym soku, dodać Jedną czwartą szklanki miodu i jedną drugą szklanki wódki 40%. I jeżeli sok, my zwykle ten, który pijemy, Trzymamy w lodówce, w ciemnej butelce, to taką mieszankę do wcierania nie musimy trzymać już w lodówce, ze względu na to, że tam jest alkohol, który nam to wszystko zakonserwuje. A ze względu na to, że jest tam miód, no to lepiej jednak nie w lodówce, tylko po prostu w chłodnym, ciemnym miejscu. Gdzieś tam w spiżarce, w jakiejś szafce przytrzymujemy i to po prostu smarujemy i jeden, dwa razy dziennie wcieramy w bolące stawy. Najczęściej ludzie to stosują tylko jeden raz, ze względu na to po wszystkich takich nacieraniach nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz. Jeżeli ktoś nie pracuje, cały dzień jest w domu, no to wtedy dwa razy dziennie można posmarować. Natomiast jeżeli wychodzicie na zewnątrz, czy to na spacer, czy do sklepu, czy do pracy, no to wtedy jeden raz dziennie wieczorem przed spaniem to wszystkie stawy można posmarować. Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania soku z czarnej rzepy? No, jeżeli chodzi o te wcierki, stosowanie zewnętrzne, jedynym przeciwwskazaniem może być, jeżeli na skórze są jakieś podrażnienia, ranki, zmiany, no to te miejsce nie smarujemy. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma jakąś reakcję alergiczną, na przykład na miód. Natomiast do wewnątrz nie powinny stosować osoby, które mają wrzody żołądka, które mają bardzo uporczywą zgagę albo bardzo mocne biegunki. Może jeszcze taka wskazówka dotycząca diety, bo myślę, że to, to też jest istotne. Ogólnie, kiedy robimy taki detoks, to dieta ma ogromne znaczenie. Musimy dużo pić wody. My chcemy rozpuścić sól. Które są w organizmie, i wyprowadzić ten nadmiar soli, który nam się odkłada, czy to w nerkach, czy to na powierzchni stawowej. Dlatego picie ciepłej wody po prostu jest obowiązkowe. Druga rzecz, jakie produkty spożywamy. Jeżeli chcemy normalizować Równowagę kwasowo-zasadową, to trzeba jak najmniej w tym czasie spożywać produktów, które organizm zakwaszają. Co nam zakwasza organizm? Produkty mleczne, produkty mięsne, biały chleb, wszystko, co jest na drożdżach i cukier. Nawet na ten czas. Zwróćmy uwagę, żeby jak najmniej tych produktów mięsnych też było, to jest taki okres mocnego oczyszczania, w którym zwykle się poleca dieta jednak wegetariańska. Może niekoniecznie aż tak restrykcyjnie raz na jakiś czas można wprowadzić, natomiast już na pewno absolutnie nie można wprowadzać produktów, które zawierają fosforany. Inaczej to po prostu nie ma sensu taką kurację robić, bo fosforany, które są zawarte na przykład w żółtym serze, w parówkach, w kielkach. Basach w szynkach, takich gotowych ze sklepu. To te fosforany nam znowu taki będą mocno zakwaszać organizm, będą powodować, że sole będą z powrotem się odkładać na powierzchni stawowej. O fosforanach też mam osobny filmik na kanale. Obejrzyjcie sobie Państwo, gdzie fosforany się znajdują i dlaczego to jest taka trucizna dla naszego organizmu. Także lekkostrawna dieta bardziej w kierunku warzyw owoców, bez cukru, dużo ciepłego picia. I możemy takie oczyszczanie przez 45 dni sobie przeprowadzić. Natomiast, jeżeli no, ktoś, właśnie nie może stosować rzepy, albo chce stosować mm, oczyszczanie nie jeden raz do roku, a częściej, to ja Wam proponuję, oprócz takiego oczyszczania rzepy, zrobić jeszcze sobie raz na jakiś czas, też raz do roku, oczyszczanie przy pomocy liści laurowych. Jeżeli nie widzieliście tego nagrania, sięgnijcie po niego. Tu jest link i link jest też w opisie. Pod wideo. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że temat wyczerpałam, a jeżeli zostały jakieś pytanie, piszcie w komentarzach. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarc.